Przed nami szósta edycja Drogi na Maksa, konferencji formacyjnej dla mężczyzn połączonej z nocną pielgrzymką do Niepokalanowa. Jest ze mną Marcin Ścisłowski, który w tamtym roku po raz pierwszy uczestniczył w Drodze na Maksa. Marcinie, czy możesz podzielić się tym, co najbardziej Cię dotknęło w tym czasie? Dla mnie, jako człowieka, który był na kilku lub kilkunastu pielgrzymkach do Częstochowy, to myślałem, że to będzie coś zwyczajnego, a to nocne doświadczenie, kiedy idzie się w grupie kilku mężczyzn i poznaje te same treści, potem wspólnie modli, ale też spędza ten czas w ciszy własnego serca, to dla mnie to nocne wyzwanie było właśnie czasem przemiany serca, kiedy mogłem zobaczyć, jak inni reagują na to samo, co jest im przekazywane, kiedy słuchaliśmy konferencji, a potem mogliśmy się podzielić tym doświadczeniem. I na koniec wspólna msza, kiedy jest się bardzo zmęczonym, ale bardzo szczęśliwym, że się przeżyło tą drogę, bo to zostaje w sercu. Czy mimo tego zmęczenia można się w ogóle skupić na tych treściach, które są przekazywane w trakcie konferencji i potem na samej pielgrzymce? Myślę, że ta idea, że idzie się w kilka osób, nie jest to pielgrzymka 100-1000 osób, gdzie zwykle są do Częstochowy, to ta kameralność sprzyja temu, żeby skupić się właśnie w ciszy własnego serca na tych treściach, które są przekazywane. Bardzo Ci dziękuję. Panowie, serdecznie zapraszamy na kolejną Drogę na Maksa, która odbędzie się już 4 czerwca. Spotykamy się w Ożarowie Mazowieckim i po konferencji wychodzimy w nocy do Niepokalanowa. Zapraszamy!